Po pierwsze, żyjemy w bardzo niebezpiecznych czasach i na to ostatnie pytanie, na każdy scenariusz trzeba być gotowym, dlatego mamy największe wydatki na zbrojenia w historii, o 50 miliardów więcej niż nasi poprzednicy w 2023 roku, 4,7% PKB, ogromne wydatki na rzecz transformacji polskiej armii, ale również indywidualnego wyposażenia żołnierza polskiego, wzmacnianie naszej siły w sojuszu. Ja w tym tygodniu będę uczestniczył na przykład w Grupie Północnej, w spotkaniu państw Europy Północnej, w tym z Polską, na temat sytuacji bezpieczeństwa w Europie. W przyszłym tygodniu sam wspólnie z naszymi partnerami z Rumunii zapraszam naszych sojuszników na wschodniej flance NATO. Później będę w Berlinie na spotkaniu grupy ministrów Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski. Ja wnioskuję również, żeby to rozszerzyć o udział ministra obrony Ukrainy. W tym tygodniu będę również w Bratysławie rozmawiał z moim odpowiednikiem na temat sytuacji w regionie i tego wszystkiego, co się dzieje. Przedstawiam to, bo chcę wam powiedzieć o tej naszej ofensywie dyplomatycznej, która jest bardzo ważna z uwagi również na te decyzje. Kolejny ogromny nalot na Ukrainę, jeden z największych od początku wybuchu wojny, miał miejsce w niedzielę rano, nad ranem. Uruchomiliśmy wszystkie systemy obrony powietrznej, nasze dyżurne pary i sojusznicze zostały podniesione, zostały uruchomione wszystkie systemy, które są potrzebne w momencie zagrożenia i też bardzo precyzyjnie o tym poinformowaliśmy Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych. Pan generał Kliszcz był wczoraj od rana ze mną w kontakcie. Te decyzje, które podejmuję na temat zabezpieczenia przestrzeni powietrznej, na temat przygotowania Rzeczpospolitej na trudne sytuacje, za wczorajszy dzień oceniam bardzo wysoko i bardzo dziękuję wszystkim żołnierzom, którzy pełnią służbę. Te informacje, które dochodzą nie tylko ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Francji, dochodzą na temat użycia w Wielkiej Brytanii, użycia broni, która już została przekazana dla Ukrainy, poza terytorium Ukrainy, do atakowania celów, chcę to wyraźnie podkreślić, wojskowych. Nie żadnych innych, tylko celów wojskowych. Nie może być tak, że czerwone linie są tylko wyznaczane dla Ukrainy, a Rosja tych czerwonych linii wyznaczonych w żaden sposób nie ma. Więc działanie, które podjęli Amerykanie, Francuzi czy Brytyjczycy, jeżeli zostanie dopełnione, jest działaniem związanym z właśnie brakiem tych czerwonych linii i zmasowanymi atakami ze strony Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. I tutaj zrozumienie dla tej decyzji i wnioskowanie o tę decyzję, bo Polska od samego początku mówiła, że jeżeli przekazujemy broń na Ukrainę, to po to, żeby ona wobec celów militarnych była używana, a nie żeby było tutaj ograniczenie dla Ukrainy i brak ograniczeń dla Rosji. Z tego tytułu w ten sposób można ocenić tę decyzję. Nie za późno? I to jest najczęściej zadawane pytanie i też w komentarzach, jak to słyszymy, że to miałoby dużo większy efekt, gdyby ta decyzja była podjęta wcześniej. Czy to może zmienić tę sytuację na tym momencie? Czy sytuację całej wojny może zmienić? Nie sądzę, żeby to był moment przełomowy. Gdyby to było wcześniej, mógł być momentem przełomowym, ale teraz na pewno widać, że nie ma już tych dysproporcji pomiędzy Federacją Rosyjską a Ukrainą. Prezydent Putin zapowiedział, że ostrzelanie Rosji spowoduje odwet ze strony Rosji i rozpętanie trzeciej wojny. Tych wypowiedzi ze strony Federacji Rosyjskiej jest bardzo dużo. Również słyszeliśmy ich po wybudowaniu i otwarciu bazy w Redzikowie w ubiegłym tygodniu. Polska jest w pakcie północnoatlantyckim. NATO jest paktem na rzecz pokoju i rzecz obrony. My nie mamy woli ani strategii atakowania nikogo. My chcemy, żeby nikt nigdy nas nie zaatakował. Po to jesteśmy w najsilniejszym sojuszu obronnym i posiadanie naszych zdolności obronnych, modernizacja naszej armii, czyli instalacje trwałe wojsk amerykańskich, polskie, tak jak baza dla tarczy antyrakietowej w Redzikowie, jest po prostu racją stanu Rzeczpospolitej. To, że z drugiej strony jest agresywna polityka,
która ma na celu destabilizować, niszczyć, zagarniać kolejne tereny. To widzimy nie od dziś, tylko od dawna. I NATO musi być bardzo zjednoczone, bardzo skrupulatne. Moim zdaniem podejmuje bardzo roztropne i rozsądne decyzje. Nie eskaluje, bo jest sojuszem na rzecz obrony, ale nie może pozostawać bierne wobec tak zmasowanych ataków na Ukrainę, jak to miało miejsce.